Niech żyje nam górniczy stan. To słowa, które od kilku dni w Zagłębiu Miedziowym powtarzane są coraz częściej przy różnych okazjach. Najważniejsza i główna okazja to centralne obchody barburkowe, które Miedziowa Spółka zorganizowała w piątek 1 grudnia. W pierwszej kolejności odznaczono i wyróżniono przedstawicieli wszystkich kopalń polskiej miedzi. W Centrum Kultury Muza w Lubinie nadano medale państwowe jubileuszowe. Wręczono kordziki i szpady górnicze. Tegoroczna barburka znacznie różniła się od tej zeszłego roku. Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj w radosnych okolicznościach. Pamiętam doskonale, rok temu spotykaliśmy się w tragicznych okolicznościach. Ja ten dzień będę pamiętać do końca życia, tak jak niedawno mówiłem przy okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy, że 29 listopada 2016 roku na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 8 naszych kolegów oddało życie, pełniąc swoje obowiązki. Wszelkie tradycje górnicze, a przede wszystkim celebrowanie Dnia Górnika zgodnie ze zwyczajem, to bardzo istotna sprawa dla górniczej braci. Bez tradycji nie byłoby tego zespołu, nie byłoby tej integracji. Myślę, że nie ma w Polsce zawodów, które by tak się integrowały jak właśnie górnicy, którzy raz w roku potrafią jakby się wyzwolić z tej codziennej pracy, czekają na ten dzień w moim przekonaniu, ubierają te mundury galowe, po prostu świętują. Po Akademii Górniczej nadszedł czas na uformowanie kolumny prowadzonej przez orkiestrę górniczą i pod wodzą Lisa Majora udanie się na miejsce, gdzie zgodnie z tradycją podczas skoku przez skórę w szeregi braci górniczej przyjmowani są młodzi gwarkowie. Skacz! Abyś pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń, szlachetny i rycerski. Przyjmując cię w nasze szeregi, uderzam tą bardą. Bądź nam bratem i przyjacielem. Niestety, kolejny rok z rzędu prezydent Lubina był nieobecny na tej jakże ważnej dla miasta uroczystości. Nie przekazał osobiście kluczy do bram miasta, co nakazuje tradycja. W dowód waszej i w uznaniu waszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz ojczyzny i całego regionu w imieniu prezydenta Lubina na ręce starszego Kopackiego przekażę ten oto klucz do bram miasta, abyście się godnie bawili w dniu swojego święta. Od teraz w Zagłębiu Miedziowym odbywać się będzie szereg górniczych uroczystości, począwszy od sportowych, poprzez karczmy, cąbry, aż po różnorodne oddziałowe i związkowe zabawy.